To jest Minecraft. Po głowie chodzą mi tylko diamenty. Siema, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szybson i domagaliście się, bardzo się domagaliście wariatkowa, więc dzisiaj specjalnie dla was zagramy sobie na wersji 1.18. Żartowałem, dzisiaj będzie wariatkowo oczywiście. Jesteśmy, prawda, w moim pokoju i słuchajcie, no zacząłem tak bardzo pozytywnie odcinek, a musimy zacząć bardzo smutno odcinek, ponieważ zgubił się kret. Zgubił nam się kret, nie wiemy gdzie jest totalnie kret. Jeżeli chcecie, żeby kret się odnalazł, jeżeli chcecie, żeby znowu wrócił, to zostawcie koniecznie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, bo każda subskrypcja i każda łapka w górę to 1% szans na to, że się kret znajdzie, więc musicie koniecznie to zrobić. Przypominam o tym, że 10 stycznia, czyli już za kilka dni, nie wiem kiedy dokładnie, za 5 dni jako dzisiaj to nagrywam, ale kiedy wy to widzicie, pewnie za jakieś 3 dni jest ten nuta na moim kanale, więc zachęcam do tego, żeby zasubskrybować, bo będziecie wtedy na bieżąco i dostaniecie powiadomienie o tym, że jest nutka, a bardzo się starałem, więc będzie mi bardzo miło, jak zostawicie tego suba. Dobra, słuchajcie, lecę do Milki, ponieważ muszę z nią o tym porozmawiać. No nie mogę tego tak zostawić, kret się zgubił, jest mi smutno. No, ponieważ, no wiecie, no byłem jego ojcem. Jesteśmy, jak widać, że jesteśmy fatalnymi rodzicami, skoro nam kret znikł i uciekł, totalnie nawet nie zauważyliśmy kiedy. No ale trudno, idę do Milki, musi zjeść. O kurczę, jak to się pozmieniało, dobra, jakaś ścieżka. Idziemy ścieżką, jest tu, dobra, jest dzwonek, widzę, można zadzwonić. Ty, działa dzwonek, halo. Puk, puk. Co jest? Halo? O, dzień dobry. Halo? No, dzień dobry. Nie tak pozytywnie, nie tak pozytywnie. Dzisiaj musimy. Nie jest pozytywnie, nie ma pozytywnego, nie ma krecika. No właśnie, kreta nam. Nie, jest trochę pozytywnie. Dobra, słuchaj. Słyszałem plotki, które krążyły tu wszędzie, że masz kota, który zjadł kreta. Co? Słyszałem, że twój kot zjadł kreta. Oszalałeś chyba. Nie oszalałem. Tak, słyszałem plot. Dobra, o kurde, jak to pięknie, dobra, widzę. Dziękuję bardzo. Cudowny, fun cudowne fact. Miejsce. No. Fun fact. Zauważ tutaj, uwaga, uwaga. No. Daisy Crazy. O, dawaj kreta! On. No przecież on jedzie za ta kreta, no zostaw ją, wystraszyłeś ją. Tu są trochę kreta, tu są. Nie, to jest kufeta, uważaj, nie być kufę. Dobra. Tutaj jest, a tutaj jest, zobacz, Daisy w realnym życiu, patrz. Tak wygląda Daisy na żywo. I co się śmiejesz? Nie, smutno. Ej, serio, nie śmiej się, lepiej się. Smutno, Daisy, no widziałaś kreta? No to powiedzieć, że to jest najpiękniejsza rzecz, jaką dobra, widziałeś. Dobra, to jest najpiękniejsza rzecz, tylko ja bym się jednej rzeczy chciał zapytać. Ten kot ma zielone oczy, a ten ma niebieskie. Czuję, że no, widz został oszukany. Widz został oszukany. Dobra, słuchaj, tościk. No. Krecik, idziemy szukać krecika. Tak, idziemy szukać krecika. Ja bym poszedł do bzyka, ponieważ myślę, że on może, okay, może mieć jakieś... Ale czekaj, ja muszę przesłuchać tam jeszcze. Widziałaś kreta? No czy widzisz... Czekaj, rozmawiam. Widziałaś kreta? O, widzisz? No, widziałaś kreta, wiedziałem, że widziałaś. Dobra. Dobra. Spotkamy się już na policji. Pogadałeś spotkamy się, no, spotkamy się no, na policji. No przestań, zobacz mojego kota w ogóle. No, ale... no i kret po prostu. No, pojawił się nagle kret i znikł krecik. No, a czy pojawił się nagle kot i znikł krecik? Dobra, nieważne, ja jestem jakiś tutaj... A może krecik się przetransformował w kota? A może? Może to jest krecik? A może? Może go wróżka zamieniła? Nie, no to jest Daisy, kurde. A może? Po prostu no, on jest Daisy, przebrany. No może nie. Zerwimy z niego skórę i w środku będzie kret. Dobra, idźmy do bzyka w takim razie. Dobra, później to zrobimy. Ała! To mam nogę. To jest niebezpieczne. Halo, bzyku! Ej, co to są za przyciski? Ej, co to jest? To jest kret? O, ty krecie jeden, ja ci pokażę zaraz. Ej, o co chodzi z tymi przyciskami? A masz. Dobra, co to? Nie, to jest Szybson, sorry, nie chciałem. Jest niedobrze. Słodku, wszystko w porządku. Kręci mi się w głowie. Zaraz, co to są za godziny? Będę żygał. Ej, sorki, uderzyłem mnie to. Paralizatorem mnie tutaj trzeptał, co to o, jest? O, czekaj, nie wiem, o dobra, teraz działa, teraz daj mi to, daj mi to. Nie, to na kreta, ma, paralizator na kreta. No bo, słuchaj, on mi tutaj wchodził i mi wyjadał jedzenie, ja se normalnie śpię, leżę, patrzę, a chłop mi normalnie, jem miód, nie, normalnie tutaj, miód mi bierze, nie, stąd, to ja go wtedy bang, nie, na niego, nie, on sprytny, nie, i on bierze i tę szybę niszczy. Ucieka stąd, słuchaj, jak ninja normalnie. A ja nie, to nic nie daje, dlatego przygotowałem tutaj przyciski, nie? Już myślałem, że to ty jesteś tym kretem. Ale niestety, oberwałeś tutaj rykoszetem. Dobra, gdzie ukrywacie kreta? Bo dostaniecie tutaj laserem. Nie, muszę tutaj... Właśnie kret nam uciekł, z tym jest problem. Jak to, co? Uciekł nam kret. Położysz nam znaleźć kreta? Nie,
Wiesz co, ja mam nawet lepszy pomysł. Ja wam go pomogę złapać i po prostu osądzimy go razem. Tak, ale po co osądzać kreta? Czy to jest moje dziecko? Będę musiał użyć... Kretynt. Miecza. Nie ma kreta, kretynt. A, okej. Boże, teraz ogarnąłem. Ja nie mogłem się to zobaczyć, żeby to ogarnąć, nie? Kretynt. Jak działa ten? Uderz mnie tym paralizatorem, bo ja nie wiedziałem, czy to jest takie mocne. No dobra, uwaga. Pokaż. O! Widzisz? Ej, aż mu czułka stanęła, widziałeś to? Ja cię kręcę, chcesz, Emilia, zobaczyć, jak to jest dostać paralizatorem? Nie chcę. No zostaw mnie. O ty. Czekaj, muszę jej pokazać, jak to jest. Uwaga, nie, no to samoobrony. Ja nie chcę. Dobra, nie sięgam jej. Dobra, masz. Dzięki, dobra. Dzięki. Słuchaj, to na kreta specjalnie. Ja, masz jakiś pomysł? Masz jakiś pomysł, jak złapać kreta? No, czekaj. Pomyśl. Znaczy złapać, znaleźć, nie złapać. To nie jest łatwe, więc słuchajcie, czy wy kiedykolwiek łapaliście kreta? No nie. Chyba nie. Tak się składa, że nie. Czekaj. Nie. Jednak nie. Dobra, w takim razie jest tylko jeden sposób, żeby tego kreta złapać i jest to po prostu zastawienie pułapki. Dobra. Dokładnie, pułapkę. Pułapkę trzeba zastawić na tego krecika. O nie, ja nie mogę się doczekać. Ja go złapę, go paralizatorem, czy tam. Ała, dostałem. Nie, wstawaj. Dobra. Przepraszam. Dobra, dawaj. Ustawiamy pułapkę na kreta. Ale jak chcesz zrobić tam pułapkę? Musimy to zrobić. Słuchaj. Czekaj, po pierwsze. Dobra. My mówimy o jakimś złapaniu kreta, a ja doskonale wiem, gdzie on jest. Ten kot od Milki zjadł mi kreta. Co ty gadasz? Nieprawda, zjadła kreta. Ale musimy sprawdzić, czy na pewno go zjadł. No, nie może on zrobisz tam pukanie żołądka, sprawdzić, czy tam nie kreta wiem, nie ma? Nie. Chodź, cię zaprowadzę do tego kota. Zostaw Daisy. My zaraz sprawdzimy. Ej. Dawaj. Chcesz oberwać? Spokojnie. Przebadasz tego kota, powiedz mi. Gdzie jest ten kot? Dobra. Tu zapraszam, tu jest ten kot. Oj, dzień dobry. Pan kot zjadł tutaj tego krecika. Proszę mi tutaj powiedzieć, nie? O ty, dobra, dostał, czekajcie. Przestań! Kocur wyrwał paralizatorem? Naprawdę? O kurczę, dobra, ja nie widziałem tego, akurat musiałem was przyciszyć lekko, bo byliście za głośno. Dobra, czyli co? Czyli nic nie powiedział? Gdzie jest lekarz? Oberwała Daisy, ale nie, jest bezpieczna, nie, spokojnie. Nie, oboje są wychodzone. Daisy, muszę ci pogrozić. Dobra. Jest 300? Daisy nie zjadła tego kreta. Niemożliwe, jakby go zjadła, to by go wypluła, jakby ją poraziłem prądem. Ale nie wypluła. Czyli jest 300, nie ma kreta, może go sprawiła. Niestety nie zjadła. Dobra, ale trzeba tutaj chodźmy zostawić pułapkę na kreta. No nie, czekaj, bo w sumie nie, dobra, chodźmy zostawiać pułapkę, hehehe. Dobra, więc tak, najpierw, co potrzebujemy? Chodź. Co, jaki no tu, do jego domku, nie? Zostawimy pułapkę. Ale nie? Czekaj, ale ty myślisz, że on tam wejdzie? To jest jak wchodzenie do tej... Jamy lwa. Na pewno jamy lwa, dokładnie. To nie jest takie proste, to nie może zostawić tutaj. Dobra, to jak myślisz, gdzie kret by poszedł? Nie, na pierwsze miejsce to trzeba po prostu mieć marchewki. Czy ty tam, Emilia, masz marchewki? Ja w tej Dave'owi ukradł. Dobra. Ale czy wystarczającą ilość na pewno? No ja to muszę sprawdzić. A ile potrzebujesz? No, im więcej, tym lepiej. Ale na szczycie ja mam jedną. Co? Dobra, na szczęście mamy tutaj. Na szczęście jest ktoś, kto ma dużo i nie je w ogóle. Kradniemy, chłopa tutaj, chłop chyba się nie obrazi. Dobra, pięknie, ślicznie, ładnie. I teraz tak, dobra, mam marchewki. Ja mam 9, teraz czekajcie, właśnie. Pomyślmy, mamy burza mózgów, moi drodzy, burza mózgów. Gdzie mamy zrobić pułapkę na kreta? Jaki tutaj jest najlepszy? Dobra, każdy niech da jedną lokację. Najpierw Milki, Emilia, gdzie? Dobrze. Ja pierwszą lokację. Tak. Gdzie tutaj na kreta? Tak, ja muszę pomyśleć. No, nie. Pierwsza lokacja. Ja myślę, że pierwsza lokacja to będzie miejsce, w którym on będzie widział idą Szczypsona i mój. Dobra. Czyli dokładnie tutaj. Czyli w tym miejscu. Ale kret się porusza pod ziemią. Nie, ale wiesz co, według mnie to jest za bardzo otwarty teren. O nie. No to jasne, że tak. Ja uważam, że... Ale musimy zostawić pułapkę pod ziemią, bo on przecież pod ziemią się ten... On tunel robi na pewno tam do swojego domku, jak już by zrobił tunel. Ja uważam, że tam powinien zrobić. Właśnie, ej, słuchaj, ja oglądałem na twoim odcinku, że ten kret coś tam chodził po twoim domu, nie? Tam na dole. Więc może coś tam pomyśleć. Nic nie widziałeś. Nie udawaj. Dobra, chodźmy do tego kreta, idziemy tam zobaczyć. Nie, oglądałem odcineczek oglądałem. Nie udawaj, że cię to obchodzi. Faktycznie, udaje. Jedziemy dalej. Tu jest najlepsze miejsce na zostawienie pułapki, uważam, że lepszego nie będzie. Dobra, ja będę musiał. Ale może tutaj powiedzieć, że ktoś wróci w sumie. Nie ma jedzenia, koniec i destot Naura. No i widzicie, on tu powinien wrócić. Patrz, ja uważam, tu jest tunel, widzisz?
A. Aha. Czekaj, bo mnie zastygłem. Oj. Tu. Wzięło cię. Tu, pa, a nie, no. Bo tutaj, o, no, tutaj, no, tutaj. A, bo my nie wiemy, czy to, dobra. Ty, a sprawdziłbyś, czy to nie Dave? No, ja sprawdzę, myślę, sprawdzę. No taki kościotrup, nie? Wygląda jak w prawdziwym życiu, nie? No. No, ale szczerze, nie wydaje mi się, nie? Wydaje mi się, że to bez Dave, to chyba Dave, nie ten człowiek. Mówisz? To nie to żebro, słuchaj, żebro. Nie to żebro. Żebro ma inne tutaj, z twarzy za ładny jest ten szkielet, nie to żebro. Poznałem go po żebrach, dobra, rozumiem. Ja też. Dobra, nie, no to gdzie tą pułapkę? Dobra, tak, zostaw pułapkę, sprawa. Jako pułapka. Tak. Pułapkę zostawiamy, no najlepiej chyba z lawą, nie? Z lawą, ale jest jedna rzecz, co? bardzo ważna. Słuchajcie, ktoś, musimy tutaj stać na czatę, będziemy się musieli wymieniać, dlaczego? Ja wam powiem, jak to będzie wyglądać, tutaj. Dobra, robimy tutaj bazę, czekajcie, przestań. No, dokładnie, tutaj, w tym miejscu. Zróbmy tutaj taką bazę, wiesz, taką wow. I tutaj każdy będzie, słuchaj, tutaj bierzecie każdy, ja nie mam niestety drugiego tutaj paralizatora, nie? Ale ja bierzecie i na shifcie i czekacie z paralizatorem, nie? A wtedy załóżmy symulacja, dobra? Ja wam daję tutaj i załóżmy, że jestem kretem, dałem wam tego paralizatora. I co wy teraz robicie? Uwaga, ja tutaj przychodzę. Nie, ale fajnym kretem jestem, he, ale bym sobie zjadł miód od pszczucha. Dobrze! I koniec, gdzie byłeś w krecie? Zostaje. Oho, bierzecie go, do pajęczyny go wrzucacie. Dobra. Słuchajcie, ale musimy się zmieniać. Pamiętajcie, po pierwsze, osoba, która tutaj będzie stała, musi mieć ten paralizator w ręce. Po prostu kręcić. Ja myślę, że powinno wygrać kamień papier nożyce, to kto idzie tutaj, kto będzie tutaj czyhać. Ja nie, ja mam obowiązki. Dobra, ja wybieram kamień. Teraz ty wybierasz kamień? O, a my mieliśmy akurat papier, no trudno. O nie, no co? Ojej. Słuchaj, wyszło. Niestety, kamień papier nożyce nigdy nie oszukuje, to jest czysta losowość. Będzie, tu... oddawajcie mi dobra, mój daj mu paralizator, on tu musi niestety poczekać. Ale to niestety. Nie jest koniec, słuchajcie, musimy, macie więcej tych pojęć. I masz marchew. Nie mam niestety paralizatora, ja nie posiadam takich. Nie posiadam takich dóbr. Najlepiej, słuchajcie, nie, weźcie sobie te marchewki, weź sobie, ja mam jedną. Okay. Weź sobie szybciej, musisz rozwalić, jak będziesz wychodzić stąd, dookoła tego najlepiej. Dobra, tak zrobię. Bo, ale czekaj, nie wychodźcie jeszcze, no, ja cię kręcę, co, wszystko na moich barkach ma spoczywać. Nie, no tak, musicie, słuchajcie, bardzo ważna sprawa jest. Tutaj musi być więcej jakieś pułapki, jakieś, wiecie, coś, żeby tego kreta zatrzymać, bo on będzie mały. Ten chłopak jest malutki, gdzieś jest zwinny. I co z tego, że jest trochę gruby, jak wiecie, on tutaj przechytrzy. Ja tutaj no muszę to, jakąś, co, to co proponujesz? Wiesz co, no potrzebujemy jakąś sieć, jakieś wiaderko z lawą, cokolwiek. Nie wiem, masz, Emilia, może takie masz? Rzeczy przy sobie. Oj, coś mi się wiesz wydaje, co? Że ten jest przygotowany na każdą okazję. Jaka jest ten moment? Czekaj, Emilia mówi, że poszuka w torebce, tam jest wszystko. Yo, więc nie, jakbyś chciał jakieś... Grabie Maybacha od beznomnego, dwa Maybachy potrzebujemy. A z jakiej firmy torebka, to jest ważne. Bo ja muszę ale wiedzieć. Interesuje, co ty masz z jakiej firmy torebka? IKEA. Ja co ja powiedziałam? Co? Co wtedy? Albo Sensei? Co? Dostajesz, dobra, dostajesz laserem po prostu normalnie. No dobra, przyjdźcie, dobra, co potrzebujecie? Tam jest w ogóle, tam jest... To potrzeba, jest bardzo pajęczynę, kobłeby. Moment, co tak? Tak, to się tak patrzy. O nie, to nie to, czekaj, bo ona wyrzuca z torebki, ja nie mogę. O, czekaj, dobra, ja cię kręcę, ja rzeczy. Co ona ma w torebce? Ej, to ma kreta, to jest dobre na kreta, dawaj. Mamy pułapkę na kreta, patrz, jest. Coś jeszcze? Jest pułapka na kreta. To jest straszne, ej, Emilia, wysyłamy do psychiatryka, zamknij oczy szybko. No, zostaw mnie. Nie, tak być nie może, co to jest w ogóle? Dobra, mi się wydaje, że teraz to już ogólnie jest, na pewno się tu złapie. Słuchajcie, ej, głowa kreta, znalazłem głowę kreta. To nie jest głowa kreta. Dobra, chciałem was tylko nabrać, to taki śmieszny żart. To jest jakiś dinozaur, co to się nazywa? Dobra, coś jeszcze potrzebujecie, czy nie? Nie, wszystko, teraz czekaj. Dobra, ale wiadrolawy miało być jeszcze, nie? Nie, wiadrolawy jest okej. A jak my stąd wyjdziemy? Teraz. No trudno, będziesz musiał się przecisnąć przez to. No dobra. Nie mój problem. Dobra, w każdym razie. Pomogę ci, Emilia, dawaj, polecie. Dobra, czekaj, uwaga. Będę skakał. Ta? Ale magia świata. Wow. Dobra, bzyku. Laserem, jeszcze o nie, laser nie, czekaj, się na dobry początek dnia. Powodzenia, bzyku. Mareczek, pilnuj tu, złap tego kreta, jakby oczywiście. To dzwoń. Ale czekaj, ale szybko, za 12 godzin się tu wymieniamy. Nie, bo akurat to kamień papierożyce, które graliśmy, było pytanie, kto tutaj na stałe siedzi. No cu, nie, dobra, ale w takim razie mi musisz dawać jedzenie, dobra? Dajesz dobra, mi jedzenie. Już ci daję pierwszą turę, przyjdę za tydzień, pozdro. Ja ci dam za tydzień, ja ci jeszcze pokażę. Będziemy ci tu zrzucać co jakiś czas, naszym nowym kretem, dobra?
Na pewno, aha. Smacznego? Nara, pozdro, dobra, Milki. Damy radę jakoś, odzyskamy tego naszego kreta i ja będę czuwał dniem i nocą, aż znajdę go. Jakbyś zobaczył jakieś jego ślady, daj znać, dobra? Dobra, będę pisać, dzwonić. Ja tymczasem idę się przespać, bo jest mi mega zmęczony jestem. Trzym się, dobranoc. Dobrze, widzowie, mamy zostawioną pułapkę na kreta, no jesteśmy uber słabymi rodzicami widocznie, skoro nie udało nam się go przypilnować i nam uciekł i teraz musi bzyku tam niestety na warcie siedzieć, ale damy radę, jakoś to będzie. Zawsze to jakoś musi być, a ja tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się na kolejnym filmie już jutro o godzinie 19:19, przypominam o Nucie, która pojawi się 10 stycznia o godzinie 19:15. Pozdrawiam, cześć, pa pa.